Cześć! W poprzednim odcinku pokazałem jak przy pomocy Reality Capture i sekwencji wideo stworzyć model w formacie OBJ. Teraz potrzebujemy jakiegoś programu do grafiki 3D, który pozwoli oczyścić nam nasz model. Nie ma znaczenia czy to jest Blender, Maya czy 3ds Max. Potrzebuję tylko oczyścić niektóre elementy i przede wszystkim OBJ przekonwertować do pliku FBX, który jest znacznie lepiej traktowany przez Unreal Engine. Tutaj akurat pokazuję jak to robię w 3D Studio Maxie, ale jeżeli znacie inny program, bez problemu będziecie mogli zrobić to samo w nim. Importuję plik ze wszystkim, czyli z teksturą. No i jak widzicie, Reality nie zawsze wie, gdzie jest poziom, gdzie jest podłoga, gdzie jest inny element, więc. Ustawił sobie to bokiem, ale ustawiło tyle dobrze bokiem, że gdy obrócę to o 90 stopni, dokładnie czyli klikam prawym na obracanie i wpisuję w tym przypadku minus 90 stopni, to obiekt będzie idealnie ustawiony na ziemi. Na górze popołudni widzicie, że są małe elementy, które trzeba usunąć. Z. Skaluję widok do mojego modelu. Przechodzę teraz do edytowalnego poligonu i zaznaczam cały obiekt. Cały element, a nie obiekt, ponieważ obiekt składa się np. z mojej rzeźby oraz z dwóch jakichś kropek, które wyszły z powodu, nie wiem, może kwiatka na trawie, może jakiegoś błędu. Nie są potrzebne, to są te elementy, wystarczy je zaznaczyć poprzez inwersję i wyrzucić. Teraz model jest wyczyszczony. Mógłbym oczywiście usunąć też trawę, ale powiedzmy, że właśnie taki model chcę mieć w silniku, więc niewiele zmieniam. Aby przeskalować go, ponieważ RealityCapture też nie wie jakiej wielkości jest mój model, przejdę teraz na metryczne jednostki, dokładnie centymetry, czyli takie jakie są w Unreal Engine. Ie. I stworzę boksa, który będzie symbolizował wielkość tej rzeźby. Ona ma około 40 na 40 cm. Mniej więcej, no bo wiadomo, jest wyższa niż szersza, ale stworzę boksa po prostu w takiej wielkości i wtedy wielkość można doprecyzować. Czyli stworzę 40 na 40 na 40. To jest w sumie sześcian. Ok. Klikam prawym na przesuwanie, aby przesunąć to dokładnie na środek układów współrzędnych, bo tam też jest moja rzeźba. Dzięki temu rzeźba znajdzie się dokładnie w środku mojego boksa. No i teraz można ją przeskalować. Czyli wybieram rzeźbę, wybieram narzędzie do skalowania, trochę sobie oddalę, żeby widzieć wszystko. OK, i przeskaluję jej wysokość, bo to jest, to jest to 40 cm. Szerokość trochę inna, ale nie jest to istotne. Jeżeli to już zrobiłem, mogę usunąć bezpośle, bezpośrednio boksa już nie jest potrzebny. Zatem znowu skaluję, żeby uzyskać to, co mnie interesuje.